sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. I'm still falling, oh, but it tastes bittersweet. Oh, I keep on falling, oh, I like the taste of it. Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę was z vlogiem z naszego wyjazdu właśnie na ferie w góry do Zakopanego, więc możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie już wpadać na Instagrama, no i co, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, zapraszam was na room tour po naszym pokoju. Od razu po wejściu widzimy taki przepiękny wieżak. Natomiast po drugiej stronie mamy szafę. Tutaj jeszcze jak się otworzy te drzwi, to mamy lustro między innymi. Dalej idąc znajduje się tutaj taki barek. Tu mamy właśnie w takiej przeszklonej witrynce jeszcze podświetlane jakieś. Tu mamy właśnie filiżankę, mamy jakieś kieliszki, szklanki i tak dalej. Następnie mam tutaj czajniczek, wody, tutaj jakieś mleczko, herbatę, kawę i tego czyli typu taki rzeczy. Ogólnie barek i tutaj właśnie mamy też lodówkę. Przechodząc dalej znajduje się telewizor oraz biurko z takim przepięknym też fotelem, jeszcze tak prześlicznie podświetlane. Tak ono wygląda. I idąc dalej rzuca się nasz przepiękny widok z okna na góry, właśnie na Giewont i nie tylko. Mamy też właśnie balkon, na razie nie będę wychodziła, ale pokażę wam. I przechodząc dalej z tego pięknego widoku, pokazuje nam się łóżko, które również jest piękne. Tutaj macie w całej okazałości, ja też między innymi wybrałam ten hotel za to, jak on pięknie wygląda. Tu mam jeszcze właśnie jakiś obraz, jakąś grafikę. No i przechodzimy do łazienki. Tutaj łazienka jest równie piękna jak całość, mam prześliczną podłogę. Tu mam też lustro, mamy też takie ładne lampy. I tutaj mamy też nasz zlew, tutaj mamy jakieś mydełka i takie tradycyjne rzeczy, jak są w hotelach, marmur mój ulubiony. Tu mamy też takie, takie wiecie, do makijażu. No i też coś, co jest przepiękne, to ta ściana, jeżeli chodzi o prysznic, tak się prezentująca. Tutaj też fajny grzejnik, taki imitujący taką drabinkę. Zaczął padać w ogóle u nas śnieg. Tutaj wybraliśmy po jakieś nasze bagaże na parking, zgarniamy wszystko i idziemy do pokoju. Oni tu zrobili lustro po wyjściu z pokoju, to jest coś genialnego. I ja się w ogóle już przebrałam, mam taką luźną bluzę z HM-u, do tego takie spodnie, dzwony, blazer i taką na torbę. Tak się prezentuje i teraz idziemy. Moi kochani, ja z powrotem wskoczyłam w mój cieplutki różowy dres, ubrałam się też i teraz idziemy z tatą na Kropuszki się przejść, też przy okazji coś zjeść, jakąś taką obiadokolację.
Jestem teraz tutaj na takiej obiadokolacji, w sumie bardziej kolacji i wzięłam sobie placki ziemniaczane z sosem borowikowym i śmietaną, więc zobaczymy, czy będą dobre. No i teraz zamówiliśmy i czekamy, aż pani nam przyniesie. Mój tata też sobie w ogóle wziął placka, tylko wziął sobie... No. Wracam do hotelu, w ogóle jedzonko było przepyszne i teraz mam w planach iść na basen. Okej, moi drodzy, jestem już gotowa, też się przebrałam w moją piżamkę i tak dalej, ale to już pewnie widzieliście, no i teraz idziemy spać. Ja sobie tutaj śpię, a tutaj widać góry. Co prawda mamy takie firanki, ale pomimo wszystko w realu trochę mocniej teraz widać. Będziemy myć, ogarniać i tak dalej i idziemy na śniadanie. Przebrałam, ogarnęłam i idziemy na śniadanie. Moi drodzy, proszę bardzo, dzisiaj jest tłusty czwartek, no i mamy pączki na śniadaniu. Bardziej powinnam powiedzieć, bo na śniadanie jednak była jajecznica, jest taki deser. Przebrałam się w strój i idziemy na basen. Calling.
Jesteśmy już po basenie i teraz idziemy się ogarniać. Ja właśnie się przebrałam, brałam sobie taki fajny sweterek Zara, wzięłam też torebkę i w ogóle zrobiłam fotki też na tym pięknym tle. Ogólnie to się przebrałam teraz w takie białe dżinsy, tylko taka bluzka i ubrałam sobie właśnie taką... I ubrałam sobie właśnie tutaj taki ala kocyk. Jeszcze przed samym wyjazdem kupiłam sobie srebrne mumbuty, trochę świeci światło, więc przekłamuję ich kolor. O, teraz widać ich taki prawdziwy kolor, więc myślę, że to będzie spoko pomysł, żeby ubrać mnie do tego outfitu. Szliśmy sobie teraz tak tutaj posiedzieć. Moi drodzy, ja się właśnie ubrałam, mam kurtkę, wzięłam sobie też moje mumbuty i chyba się zaraz z tatą przejdziemy na jakiś tutaj spacerek, taki po okolicy. Te włosy więc je zawinam i teraz się szybię. Ubrałam się teraz w taką sukienkę i lecimy z tatą na dół. Okej, my właśnie wracamy, bo fajnie i w ogóle teraz idziemy do pokoju. Powiem szczerze, że ta lustra tak na korytarzach to jest coś idealnie dla mnie. Hej kochani, mam już piątek, my właśnie wstaliśmy i zaraz idę się szkować, bo jak widać jeszcze jestem w piżamce i tradycyjnie piękny widok góry z rana. Umyłam teraz, ubrałam się za zrobienie sobie jakiegoś makijażu, czyli pewnie pomaluję sobie rzęsy, duszę, no i na tym się skończy i coś na usta, ale a potem się ogarnę, bo jeszcze właśnie nadal pijamka u mnie króluje i będziemy szli na śniadanie. Te cukiereczki mix zakopane, tak się prezentuje. W ogóle zobaczcie, jakie słodkie góry. A tutaj mam cukiereczek, które pani kroiła. Moi drodzy, proszę bardzo, mam nasz łup, czyli serki, oscypki i inne takie typowo góralskie rzeczy właśnie dla nas, też dla rodziny, znajomych i tak dalej, więc mam tutaj siatkę i wracamy. Na basen w ogóle, ej, ale mi się z paznokciami strój świtował. A propos paznokci, to robiła pani Kasia i mam w ogóle takie powiązane z tłustym czwartkiem. Nie wiem, czy mnie słychać, ale mam całe jacuzzi dla siebie, w sensie w tym razie ja, bo mój tata pływa w drugim basenie. No i tyle baseniku na dziś, a teraz zmykamy do pokoju się pakować, bo dzisiaj też wyjeżdżamy. Ok,
Okej, moi drodzy, my jesteśmy już spakowani, bo wyjeżdżamy, więc ostatnie spojrzenie na ten piękny naprawdę widok. Tak mi się podoba ten widok gór. Więc żegnamy się, papa, góry i widoczku i jedziemy.